Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Gomar Jones. Jak wydawca usłyszał Gomar Jones, to mało zawału nie dostał, pytając, a kto kupi książkę o takim tytule. No więc dodaliśmy pod tytuł opowieści z Gruzji. Poszło. Książka to jest 13, znaczy w tej chwili już 14 różnych opowieści. I przez różnych mam na myśli też różnych tonie. To tam są od bardzo poważnych, a niektóre są nawet tragiczne, po historie, powiedziałbym, lekka błazeńsko-przygodowe z silnymi elementami właśnie winnymi. A to, co je łączy, no to jesteśmy my i Gruzja, czyli Szpany Niemiec. Z tym, że jak mieliśmy ten tytuł Szaszły, to znaczy, to było bardzo fajne, to przeczytaliśmy wywiad z panią Joanną Olczak-Ronikier, autorką pięknej książki W ogrodzie pamięci, historia jej polsko-żydowskiej rodziny, bardzo skomplikowane. I ona opowiadała w jakimś wywiadzie właśnie, że jechała do znajomych na kolację w Warszawie czy Krakowie i chciała kupić egzemplarz W ogrodzie pamięci na prezent. No i w Empiku pyta się sprzedawczyni ekspedientki, czy jest w ogrodzie pamięci, a ekspedientka mówi, a tak, dział ogrodniczy na końcu i polega. My się przestraszyliśmy, że wylądujemy wśród książek kucharskich, które z kuchniną uwielbiamy, ale w Gomar Jones nie ma ani pół przepisu. Jest dużo o jedzeniu, ale o jedzeniu z takim, bym powiedział, mądry termin w kontekście antropologiczno-kulturowym. O, tak mówimy. Czyli po prostu opisy fantastyczne, obrzas. No, to zmieniliśmy dlatego tytuł na Gomar Jones. Oczywiście Gruzja się zmienia, to znaczy my we wstępie nawet w 2011 pisaliśmy, że trochę opisujemy świat, który odchodzi już w przeszłość. Ja pamiętam, jak tam we wstępie pisałem, że pierwszy raz mi taksówkarz kazał mi się w 2010 zabić pasy w samochodzie, to myślałem, że jakieś mamy się kręcą, że żarty, pasy, Gruzji, kto to widział. Mówimy o kraju, czy na stacji benzynowej w jednej ręce się leje benzynę, w drugiej się pali papierosa. No. I one mówią, że właśnie też miały historię, jechały marszrutką i pytają się, jechały do kościoła, do Bardzi, to jest, gdzie są na granicy tureckiej kościoły, klasztory z VI wieku kute w skałach, piękne miejsce. No i one jechały i pyta się Gruzinka siedząca obok, czy mają gdzie spać. A one mówią, no, że nie, ale że coś znajdą. Ale spoko, ja mam tu znajomego, tam kuzyn żony, zadzwonię. To wyjedzie po was na drogę. A one mówią, że nie trzeba wyjechać, wyjedzie po was na drogę. Dobra. Przyjeżdżają, czeka Gruzin. Dzień dobry, skąd jesteście? Pyta się. On mówi, że z Polski. Mówię, z Polski. A w Polsce to wyszła taka książka o Gruzji, która jest bestsellerem. No co dziewczyny sięgają do plecaka, wyciągają go o Marcios. On się cały rozpromienie, jestem tam na 134 stronie. Bo to był nasz znajomy Sergo, który faktycznie na 134 stronie, przynajmniej w pierwszym pytaniu, nie wiem, czy w drugim się nie posunęła numeracja. To było dosyć zabawne. Inna sprawa, że znaczy Gruzini wiedzą o tej książce sporo, bo i tam blogerzy tłumaczyli kawałki na gruziński. I my w telewizji byliśmy zapraszani tam do różnych programów, więc nawet bardzo się nam było wesoło, jak wystąpiliśmy w jakimś popularnym programie rozrywkowym i przez chwilę się czułem w Batumi jak w Warszawie, bo Gruzini nas pozdrawiali, a to wy Polacy z telewizji, super. I mieliśmy też taką historię, ale właśnie numer polega na tym, że teraz co mi ten znajomy przyjdzie z Gruzji, to mówi, że spotkał jakiegoś bohatera mojej książki. Polega to na tym, nie tak jak w przypadku Sergo naprawdę, tylko Gruzini tak mają. Poszła fama, że jest bestseller w Polsce, teraz każdy, gdyby wszyscy ci, którzy mówią o sobie, że są w tej książce, to by znaczyło, że tam jest 10 000 osób w Polsce.